We'll talk about the journey of Jesus from the Passover back to the Galilee. Będziemy mówić o podróży Jezusa do święta Paschy z powrotem do Galilei. And I unfortunately don't have a board to write. Niestety, ale nie mam tablicy, na której mógłbym pisać. But if you imagine the Israel today, jeśli wyobrazicie sobie Izrael dzisiaj, if this is the Jordan River, it almost goes on a straight line. Jeśli to jest rzeka Jordan, prawie linia prosta. This is Dead Sea, and this is the Sea of Galilee. To jest Morze Czarne, a tu Jezioro Galilejskie. So the Galilee will be right here. Galilee? Mm-hmm. Galilea będzie tu. And Jerusalem is here. Jerozolima dalej. And tu. The way how you get today through to Galilee, there are two ways. Dzisiaj do Galilei prowadzą dwie drogi. And the reason why, because today this territory here bulges in, it's a West Bank Palestinian territory. To dlatego, że na zachodnim wybrzeżu Gazy to jest terytorium palestyńskie. Mm-hmm. West Bank. West Bank. Mm-hmm. Na zachodnim wybrzeżu. And you either have to take the road all the way to Tel Aviv. I albo trzeba udać się drogą do Tel Awiwu. And then along the seaboard to Carmel and then back to Galilee. Along the sea. Along the seaboard border. To Carmel. I potem brzegiem morza chyba do Karmelu. And then to Galilee. I następnie do Galilei. Or you can take the road east. Albo udajemy się drogą na wschód. But then you'll have to follow the River Jordan. I należy wzdłuż rzeki Jordan podążać. But on your left side there'll always be fence. A wówczas po lewej stronie zawsze będziemy mieli jakieś ogrodzenie. Because it's the territory of the Palestinian West Bank. Bo to jest terytorium palestyńskie brzegu zachodniego. Well, this territory was foreign even at the time of Jesus. To terytorium było obce nawet w czasach Jezusa. Poprosimy this territory this territory was settled by the Samaritans. The settlements were there. Settled by the Samaritans. Samarytanie tam się osiedlili na tym terytorium. And we know what does where the Samaritans come from. Wiemy skąd pochodzą Samarytanie. We have the description of this in the Second Kings chapter 17. Mamy tego opis w drugiej królewskiej, rozdział 17. Verse 24. Wiersz 24. And the story is that Assyrian king took over the Samaria. I historia mówi, że król asyryjski took over Samaria. Król asyryjski przejął, zajął Samarię. And that was the capital of the Northern Kingdom. To była stolica Królestwa Północnego. And he removed all the 10 tribes and resettled them somewhere to Iran, whoever, whatever. Usunął 10 plemion i przesiedlił je do Iranu i jeszcze
gdzieś tam. And in their place he brought some people from Babylon, Sepharvaim, all kinds of different Mesopotamian cities. A na ich miejsce, ich terytorium zasiedlił ludami z Babilonu i tych z Mezopotamii. And these people first could not really acclimate to the condition of this land. Ci ludzie nie mogli się przystosować do warunków panujących w tym kraju. And they had problems with harvest and everything. Mieli problemy ze żniwami i ze wszystkim. And the king of Assyria decided that they need to know something about the god of this land. Król asyryjski zdecydował, że muszą oni czegoś dowiedzieć się o Bogu tego kraju, tej ziemi. So he goes into the area where he resettled the Israelites of the 10 tribes. Udaje się więc do tego obszaru, gdzie przesiedlił te 10 plemion Izraela. He found there some kind of a Levite. Znajduje tam pewnego jakiegoś Lewite. And this Levite was supposed to teach them the law of God of that land. Ten Lewita miał nauczyć ich prawa Boga tej ziemi. The problem is, of course, that the 10 tribes of Israel, as we know, problem oczywiście polega na tym, że te 10 plemion Izraela, jakie je znamy, went completely pagan. Zrobiły się zupełnie pogańskie. And that was the reason why Assyrian king. To był powód, dla którego król asyryjski. Why the Assyrian king came and took over this territory to begin with. Przybył i przejął, w ogóle zajął to terytorium. Od tego trzeba zacząć. And the book of Second King specifically states about that. I stwierdza to konkretnie druga księga królewska. So these priests, they were not really well qualified to teach the Torah. Tak więc ci kapłani tak naprawdę nie byli zbyt dobrze przygotowani do tego, by wykładać Torę. And as a result, this priest taught them something. Oni czegoś tam nauczyli, which wasn't completely a true Torah. Nauczyli czegoś, co nie było tak całkowicie prawdziwą Torą. And they mixed it with their own national traditions. Wymieszali to ze swoją własną narodową tradycją. And that's how the Samaritan religion was formed. I tak powstała religia Samarytan. It's very similar to the creation of Islam. Jest to podobne do tworzenia się islamu. Mohammed knew Christians. Mohammed znał chrześcijan. He knew the Jews. Znał Żydów. He took a little bit from the New Testament. Wziął nieco z Nowego Testamentu. He took a little bit from the Torah. Wziął trochę z Tory. He took a little bit from Gnostic tradition. Trochę z tradycji gnostycznej też wziął. And then added some Arabian national ideology to it. I to jeszcze do tego dodał trochę tej lokalnej arabskiej ideologii. And it became the Quran, Islamic religion. I powstała islamska religia Koranu. Well, we know how Samaritans live and what they did with Jewish people. Wiemy, jak Samarytanie żyli i co robili z żydowskim ludem. You know that
in spite of the exile of 10 tribes. Wiemy, że oprócz tego wygnania 10 plemion, two tribes, Judah and Benjamin, and of course whatever tribe of Levi lived on their southern territory, were not exiled. Dwa plemiona, Judy i Benjamina, no i jeszcze jacyś tam Lewici pewnie zostali, ci nie byli uprowadzeni. They were not taken into Assyrian captivity. Nie poszli do niewoli asyryjskiej. However, 140 years later, jednakże 140 lat później, they ended up in Babylonian captivity for 70 years. Te dwa plemiona skończyły w niewoli babilońskiej, spędzili tam 70 lat. And then the people of Israel, people of Judah and Benjamin returned. A następnie te plemiona Judy i Benjamina powracają. But Samaritans live there. A tam mieszkają Samarytanie. And when they started building temple, i gdy zaczęli budowę świątyni, as Ezra in his book records, Samaritan chieftains started to write complaints to Persian kings. Jak czytamy to w relacji Ezdrasza, Samarytanie zaczynają narzekać i pisać do króla perskiego reklamacje w tej sprawie. And the rebuilding of the temple was going fairly slow because of this. I z powodu tego odbudowa świątyni przebiegała dość wolno. And the same thing happened when Ezra came to rebuild Jerusalem. To samo miało miejsce, gdy Ezdrasz przybył do, by odbudować Jerozolimę. Which was 60 years later. Co nastąpiło 60 lat później. And again they started to complain. I znowu zaczęli narzekać. So you can imagine the relationship between Samaritans and Jews. Tak więc możecie sobie wyobrazić relacje, jakie panowały między Żydami a Samarytanami. It's very similar compared to modern relationship with Israelis and Palestinians. Były one bardzo podobne do współczesnych relacji między Izraelem a Palestyną. And now you can appreciate, knowing the background, the parable of a good Samaritan. I teraz możemy docenić tą przypowieść o dobrym Samarytaninie, znając tło. I wish I could spend more time on connections, on rabbinic connections between the parables of Jesus and the rabbinic parables. They're beautiful. Chciałbym mieć, szkoda, że nie mam więcej czasu na to, by omówić powiązania między przypowieściami Jezusa a przypowieściami rabinackimi. Są piękne. The parable of Good Samaritan is a very clear example of rabbinic hyperbola. Przypowieść o dobrym Samarytaninie jest bardzo dobrym przykładem rabinackiej paraboli. And if it was today, if it was today, and if today Jesus was walking in Israel, and he would be asked the question, oh, who is my neighbor? Gdyby dzisiaj Jezus przechadzał się gdzieś tam w Palestynie i ktoś by go zapytał, kto jest moim bliźnim? He, Jesus would have to answer, the Palestinian. Czy Jezus by udzielił odpowiedzi, że Palestyńczyk, dla Żyda? And then he would also tell the story about the Jericho Road. I opowiedziałby znowu tę historię o drodze do Jerycho, which goes on the same neutral territory which was then between Jews and Samaritans. Która droga to biegła na terytorium neutralnym, tak jak i wtedy,
pomiędzy Samarytanami a Izraelem. And Israelis are very, very strictly forbidden to go into certain area for the fear of being kidnapped by the Palestinians. Izraelitom surowo zabrania wstępować na pewne obszary z powodu niebezpieczeństwa uprowadzenia przez Palestyńczyków. And that's the very strong hyperbola how a Palestinian would you know, sort of carry a wounded Israeli to the Israeli hotel and pay the money. To byłaby bardzo przekonywująca taka hiperbola, gdyby Palestyńczyk na takim rannym Izraelczykiem się ulitował i zabrał go gdzieś do jakiegoś hotelu czy gospody i zapłacił jeszcze za opiekę. Well, I maybe this ever happened, I don't know. I know the other side that some Iraqi children were terribly wounded in the war were taken care by the Israeli clinics. Nie wiem, czy to działa w drugą stronę, ale słyszałem, że irackimi dziećmi rannymi zaopiekowała się klinika w Iranie. In Israel. W Izraelu. Yeah, and the families of these Iraqi children, they were really torn apart. Te rodziny dzieci irackich były naprawdę rozdarte. They wanted to save their children from the debilitating traumas. Chciały oszczędzić dzieciom tej straszliwego tego koszmaru. But they were afraid of a reprisal from their families who didn't want them to sell themselves to the Jewish enemy. Ale chciały oszczędzić sobie revenge. Chciały oszczędzić sobie odwetu, a ja nie zrozumiałem myśli. Chcieli oszczędzić sobie odwetu ze strony innych, którzy mieliby im za to, że skorzystali z pomocy typu żydowskiego wroga. Dziękuję bardzo, no właśnie. Chciały oszczędzić sobie odwetu ze strony innych rodzin, które miałyby im za złe, że skorzystały z pomocy wroga. Anyway, I had to spend that much time and bring some modern analogy, so now that you would appreciate what is written in the Gospel of John chapter 4. A więc teraz to, co mówi Ewangelia w czwartym rozdziale, lepiej będzie zrozumiane, gdy docenimy tę współczesną analogię do tej sytuacji. So, Jesus and his disciples, they take a shortcut. Jezus i jego uczniowie poszli na skróty. They needed to get to Galilee by foot. They didn't have car. Musieli udać się pieszo, nie mieli samochodu. And they went into a totally hostile territory. No i weszli na to zupełnie wrogie terytorium. And they finally got hungry. They knew somewhere 5 miles away there is a Jewish village where they can buy some food. W końcu zgłodnieli, wiedzieli, że jakieś 5 mil, czyli około może 7,5 kilometra dalej, będzie jakaś izraelska wioska. And they haven't found any better way but to leave their teacher at the edge of the Samaritan village. I nie widzieli innego sposobu, jak tylko zostawić swojego nauczyciela na obrzeżach tej samarytańskiej wioski. And the name of the village is just great. Ale nazwa tej wioski to naprawdę jest świetna. Well, no let's, I'm interested in verse 5 of John 4:5. Find me the name of that village, how it sounds in Polish. Jana 4:5. Proszę znaleźć. Ktoś już pewnie. Sychar. Okay. The same. So it's a tak Sychar. Tak samo. Sychar. It's a shikar.
You know what shikir is? Wiecie, co to jest shikir? The village of a drunk people. To wioska pijaków. So pijanych. They left Jesus with the alcoholic. Zostawili więc Jezusa z alkoholikami. I tell you, for me it's not funny. Mówię wam, że dla mnie to nie jest śmieszne. I don't know about the Polish problems, but I lived in Western Ukraine. And I know how terrible alcoholism is there. Nie wiem jak w Polsce, ale ja mieszkałem w zachodniej Ukrainie i wiem jak straszny jest, czy był tam alkoholizm. We lived in the area. The district capital is called Volodymyrets, if you ever heard of that. Mieszkaliśmy w takiej dzielnicy Volodymyrets. Volodymyrets. This is like you know, you probably heard of Kovel, right? Kovle? Yeah, I mean, this used to be Poland. Kiedyś to była Polska. Yeah. Anyway, so it's from Kovel a little bit toward the east, you'll get to Volodymyrets. A więc od Kovle na wschód trochę, tam jest ten Volodymyrets. Anyway, so under the communist rule, there were two types of villages. Za rządów komunistycznych były dwa rodzaje wiosek. You go into one village, the road is completely unpaved. W jednej wiosce droga jest zupełnie nieutwardzona. All dirt, you know, whenever the rain goes. Ziemia, błoto, gdy pada deszcz. All houses are made of wood, very old, and roofs are made of straw. Wszystkie domy stare, drewniane, dachy ze słomy. And the stoves are also wooden stoves. Stoves, where you cook? Yeah, and what you, where you heat the house, you know, the big pieczka. Piece też drewniane, czy na drewno? Okay, so this is. But at the end of every village, there is a very nicely made house of prayer. A na końcu każdej wioski bardzo ładny dom modlitwy. And we were not any believers, but we would drive through this village on this potholes maneuvering around. My nie byliśmy wierzącymi, ale jechaliśmy przez tą wioskę, tam omijając dziury. If it was Sunday, we saw many people that nicely dressed toward this house of prayer. Jeśli to była niedziela, to widzieliśmy ładnie ubranych ludzi zmierzających do tego domu modlitwy. And they had nice apple gardens, and we were really embarrassed sometimes. We wanted to buy apples. Mieli bardzo piękne sady z jabłoniami. Czasami czuliśmy się trochę zażenowani. Chcieliśmy tych jabłek kupić. And we would come knock at the door and say, can we buy apples from you? Pukamy do drzwi, mówimy, czy możemy kupić od państwa jabłek? And the gospodarka would say, oh, go out, help yourself. Whatever you want. Gospodyni mówi, no idźcie tam i nazbierajcie sobie ile chcecie. This was one type. It was mainly evangelical villages. To był jeden rodzaj wiosek, głównie takich ewangelicznych. But there was a communist village. Ale były też komunistyczne wioski. All road is paved. Cała droga ładnie utwardzona. The houses are brick. Domy z cegły. The roofs are shingle. Dachy. No, normalnie. Z dachówki, czy jakoś ładniej pokryte. Schiffer. Whatever. Sorry. And all the stoves are gas. A piecyki gazowe. But you have to drive very carefully on this paved road. Ale na tej drodze trzeba bardzo ostrożnie jechać. Because some member of the collective farm, after 3 hours of hard work, may have gone
to the nearest shop to buy bottle of vodka and maybe sleeping already in the middle of the road. Bo jakiś tam z tej kolektywnego gospodarstwa, kołchoza, może po kilku godzinach ciężkiej pracy, kupił sobie gdzieś w sklepiku butelkę i może już śpi na środku drogi. And I tell you the statistic. Podam wam statystyki. Among out of 100 births in such a villages in our district. W naszym okręgu z na 100 wiosek, out of 100 births, na 100 narodzin w takiej wiosce z tego naszego okręgu, there was 60 birth defects. Było 60 wadliwych porodów. This is what Sichar is. To jest właśnie Sichar, taka wioska. A little modern parable. Znowu taka nowoczesna, współczesna przypowieść. And so Jesus was left at the edge of such a village. A więc Jezusa zostawiono na obrzeżach takiej wioski. And now imagine the next picture. Wyobraźcie sobie teraz następny obraz. I'll have to ask you. Muszę zadać wam pytanie. Because I know Poland definitely is the birth place of Orthodox Hasidic Judaism. Bo wiem z pewnością, że Polska jest miejscem narodzin ortodoksyjnego judaizmu hasydyzmu. And you know how Hasidim are dressed. I wiecie, jak oni się ubierają. They have the long coat. Mają długie płaszcze. They have a hat like this. Takie kapelusze, tak? And faces. Pejsy i tak dalej. Okay. They might come to Wrocław, right? Yes. Mogą być przyjeżdżać do Wrocławia. Because there are Wrocław Hasidim, right? They visit the graves of their founders. Odwiedzają tam groby swoich założycieli. So you see them here. Widzicie więc, widujecie ich tutaj. From Israel, right? Pochodzą z Izraela, przyjeżdżają. I ask ladies now. Zapytuję teraz panie. You encountered any of them, a man asking you any question? Czy zdarzyło wam się napotkać takiego mężczyznę zadającego wam jakiekolwiek pytanie? No way a Hasidic Jew is going to talk to a woman, more so to a woman which doesn't look Jewish for him. Nie ma takiej opcji, żeby taki hasycki Żyd zadał pytanie kobiecie i to w dodatku rozmawiał z kobietą, która w ogóle nie jest Żydówką. And here is this man sitting at the well, looking like a religious Jew. I teraz siedzi mężczyzna przy studni, wygląda jak religijny Żyd. And here goes a definitely non-Jewish Samaritan woman from unfriendly nation. I oto idzie sobie kobieta z narodu samarytańskiego, tego nieprzyjaznego narodu. And he's asking her, can you give me some water? A on ją zapytuje, czy możesz mi dać wody? And definitely her eyes got squared. I oczywiście oczy jej wyszły z orbit. And that's why she doesn't understand, what are you talking about? Nie rozumie, myślę, o czym on mówi. And he says, well, if you knew whom are you talking, you would be asking the water from me. Mówi, gdybyś wiedziała, kto z tobą rozmawia, to prosiłabyś mnie, żebym ja ci dał wody. Well, you know the conversation, the woman says, hey, you don't even have the bucket. Znacie tę rozmowę, ona mówi, nawet nie masz wiadra czy czerpaka. But Jesus gives her a promise that he has such a water which you drink once and
you won't be thirsty again. A Jezus daje obietnicę, że jak się tej wody napije, to jest taka woda, że jak się ją napijesz, to już nie będziesz więcej pragnąć. But the water that I give you will make you a source. Mówi, woda, którą ci dam, sprawi, że ty staniesz się źródłem. Well, I don't know what this woman was thinking initially. No cóż, nie wiem, co ta kobieta na początku myślała. But to become a source of water, she could have thought it could be a good business. Ale myśląc o tym staniu się źródłem wody, mogła pomyśleć o jakimś dobrym biznesie. Well, but what Jesus meant, that's no tak. The other story. Ale co Jezus miał na myśli? Jesus meant totally different. Jezus miał na myśli zupełnie co innego. Jesus meant the verse from Isaiah. Jezus miał na myśli wiersz z Księgi Izajasza. Which I don't know if you sang this song during the Havdalah. Nie wiem, czy śpiewaliście tę pieśń podczas Havdala? Shaftei maim besason meinei ha-Yeshua? Did you sing it? Śpiewaliście to? Okay, you gotta teach them that. Musisz ich tego nauczyć. Okay, wy możecie nauczyć posle to? Shaftei maim? Okay. This is important. We'll have to learn this song. To ważne, musimy się nauczyć tej pieśni. You shall draw the water from the wells of salvation. Będziecie czerpać wodę ze studni zbawienia. This is Isaiah 54. Izajasza 54. This is the text he refers to. Do tego tekstu nawiązuje. I don't have time to analyze to you the entire context. Nie mam czasu analizować cały kontekst Księgi Izajasza. But I want to teach you a very important technique when you study the New Testament. Ale chcę was nauczyć takiej ważnej techniki przy studiowaniu Starego Testamentu. The New Testament writers often refer to the Old Testament in a very abbreviated way. Old Testament writers refer to the New? The New Testament writers refer. I'm sorry, I just slipped my mind. Autorzy Nowotestamentowi zawsze nawiązywali do Starego Testamentu w pewien szczególny sposób. In abbreviated way. W taki skrócony sposób. Very simple reason. Z bardzo prostego powodu. Z prostego powodu. Nie mieli dość papieru. They had parchment. Mieli te pergament. Pergaminy. And it's expensive. A to jest drogi materiał. So you write in a way it's you write as abbreviated as possible. A więc pisze się tak skrótowo, jak to tylko możliwe. This is called a rabbinic shorthand. To się nazywa rabinackie, to co się na spotkaniach robi. Stenopisanie. Stenopisanie, yeah. And the reason why I'm telling you, there might be 2-3 words. A powodem tego, mówię wam, może 2-3 words. Może być 2-3 słowa. But you go back to the original text and you read the entire context. Czy mogą być zapisane 2-3 słowa, wraca się do oryginalnego tekstu i czyta się cały kontekst. And the context is the second part of the book of Isaiah from Isaiah 40 to Isaiah 54. Może być kontekst, kontekstem może być druga część Księgi Izajasza od rozdziału 40 do 54. This part is called by the theologians a book of suffering servant. Ta część przez teologów nazywa się Księgą Cierpiącego Sługi. And
You know how the book ends. It ends with a poem about the suffering servant that starts in Isaiah 52:13. Wiecie, jak to się tam kończy? Ten poemat o cierpiącym słudze zaczyna się Isaiah 52:13. And it talks about the servant that will be like a sheep led to be slain for the sins of the people. Mowa tam jest o baranku, który jest prowadzony na zabicie za grzechy ludu. And then it switches and it talks about rejoice o the one who is barren. A następnie zmienia się nagle temat i jest mowa o radości tej, która była niepłodna. And those who thirst go and drink the water. I o tych, którzy pragną i idą napić się wody. In other words, the death, the substitutionary death of the servant opens up the way for solution of the problems. Innymi słowy, ta zastępcza śmierć sługi otwiera drogę do rozwiązania problemu. And that's what Jesus refers by saying, I am going to give you the water. I do tego nawiązuje Jezus, mówiąc, ja dam ci wodę. Because that's how prophet prophesied that the death of the servant then gives finally the water to the thirsty. Bo tak prorok prorokował, że ten śmierć tego sługi w końcu zapewni wodę dla spragnionych. No matter what woman thought, bez względu na to, co myślała ta kobieta, the woman saw it as a source of business. Ta kobieta widziała to jako źródło interesu. And she says, all right, I would like to get it. I mówi, w porządku, chciałabym to dostać. Well, Jesus calls for her husband. Jezus prosi, by wezwała swego męża. Why is he calling for her husband? Zawołała. Dlaczego on chce zawołać jej męża? Well, we will talk now. As I show you, there is a double meaning here. Or in every verse there is a double meaning. W każdym wierszu jest podwójne znaczenie. As I demonstrated you now, we'll go next. Next is the Torah says that the woman cannot seal any business transaction without the approval of her husband. A Tora mówi, że żadna kobieta nie może zawrzeć transakcji bez aprobaty, akceptacji swego męża. So, bring your husband and we'll sign the transaction. Tak więc przyprowadź męża i zawrzemy układ. Well, I don't have the husband. No cóż, ja nie mam męża. And of course, Jesus says, i oczywiście Jezus mówi, you had five husbands and the one whom you have now is not the husband to you. Miałaś pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest dla ciebie mężem. Is this the case with that woman that she was remarried five times and now lives with somebody just as with boyfriend? Czy przypadek tej kobiety jest taki, że pięć razy wychodziła za mąż, a ten teraz jest po prostu tylko jej chłopakiem? Well, this is every Christian preacher gonna tell you that. Każdy chrześcijański kaznodzieja wam to powie. Oh, they love the stories because, you know, we often apply the New Testament text
to a current problem, not thinking whether or not this text is appropriate. Oni lubią takie historie i stosują je do czasów współczesnych, zapominając o tym, by zbadać, czy ten tekst w tym kontekście tak interpretowany jest właściwy. I tell you one thing. Powiem wam jedną rzecz. Marrying a divorcee in those society was such a difficult case. For many divorcees. To marry a divorcee was very difficult. Żenić się z rozwódką, rozwodnikiem w tamtych czasach to trudna sprawa. Usually a divorcee woman cannot find one husband. Rozwódka, kobieta często jednego męża nie może sobie znaleźć. And if she finds one, she is so happy. A jak znajdzie, to jest tak szczęśliwa. But for five times to be in such a luck. Ale pięć razy mieć takie szczęście? The probability is next to zero. Prawdopodobieństwo jest bliskie zeru. Now, then, living with somebody who is not her husband. A następnie życie z kimś, kto nie jest jej mężem. I can tell you, people, this is not modern Western Europe. Mówię wam, że to nie jest współczesna Europa Zachodnia. Where there is enough birth control and people feel women, you know, this is a very recent phenomenon, you know, the pills come to the market and women feel they can do it, you know? Rozumiecie, no, pigułki są na rynku i kobietom się wydaje, że mogą to robić. Before that, would a woman risk having been married, having lived to live with a man who is not her husband, have to have children from him with no guarantee? Ale w tamtych czasach, czy kobieta mogła ryzykować coś takiego, posiadanie dzieci z kimś, kto nie daje jej żadnych gwarancji? There is no word about her children. Nie ma tu słowa o jej dzieciach. Well, the bottom line is, we don't know the real family status of this woman. No, chodzi o to, że tak nie wiemy do końca, nie znamy ostatecznego statusu tej kobiety. But we know what the Midrash says about Samaritans. Ale wiemy, co Midrash mówi o Samarytanach. That the Samaritan people had five husbands, quote unquote. Mianowicie, że samarytańskie kobiety miały pięciu mężów, w cudzysłowie. Meaning gods. Gods. Like, they're pagans, God? So they have five gods. To oznaczało bogów, tak? Są poganami. And the God of Israel, whom they profess to worship. A Bóg Izraela, o którym oni twierdzili, że oddają mu cześć. Isn't their husband? Nie jest ich mężem. Because their covenant with this God is not full. Ponieważ przymierze z tym Bogiem nie jest pełne. Because they have their own version of the Torah. Bo mają swoją własną wersję Tory. And their tradition. I swoją tradycję. And that's why when a Samaritan woman hears Jesus's statement about why she cannot get a water, which now is very clear to her that this is a water from the spring of salvation. I gdy ta kobieta słyszy, że Jezus mówi o wodzie, która jest, pochodzi z tego źródła zbawienia, jest dla niej to już teraz jasne. The woman now is interested in the biblical truth. Ta kobieta teraz interesuje się biblijną prawdą. Tell me
I know you are the prophets. Our fathers worshipped on this mountain, and you are telling me that the place where you need to worship is in Jerusalem. Ja mówię, powiedz mi, jesteś prorokiem, nasi ojcowie oddają cześć na tej górze, a wy mówicie, że trzeba cześć oddawać w Jerozolimie. Well, now you understand why this question is asked. Teraz rozumiecie, dlaczego to pytanie pada. Because if Jesus was rebuking her from her promiscuity in her family life, bo jeżeli Jezus upomina ją za jej niewierność w jej życiu rodzinnym, what does the question about the true place of worship have to do with this rebuke? To co to pytanie o prawdziwe miejsce kultu ma wspólnego z tym napomnieniem? But if we know the Midrash, ale jeśli znamy Midrash, then we understand that Jesus doesn't mean her literal five husbands, but he tells her that she cannot be saved if she remains in the Samaritan faith. To dowiemy, że Jezus nie ma na myśli tego, że ona miała tam pięciu mężów z krwi i kości, ale że ma na myśli to, że nie może być zbawiona, jeśli pozostanie w takiej wierze, w jakiej jest, w samarytańskiej wierze. Nie może czerpać wody ze źródła zbawienia, jeśli jest na wpół poganką, na pół monoteiką. And that's why Jesus is helping her to sort out the issues. I dlatego Jezus pomaga jej uporządkować te sprawy. He answers. And again, we have a very double answer here. I znowu mamy tutaj podwójne czy dwuznaczną odpowiedź, which has two important meanings. Która zawiera dwa bardzo ważne znaczenia. Verse 21 and 22. Wiersze 21 i 22. Believe me, wierz mi, that the time come when not on this mountain and not in Jerusalem will you worship the Father. Że przyjdzie czas, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawać czci Ojcu. You don't know whom you worship, but we know because salvation is from the Jews. Wy nie wiecie, kogo czcicie, ale my wiemy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Well, is it today a reality? Czy to nie jest dzisiaj rzeczywistością? Well, the reality is that this book from which by using which by living in accordance to its standard comes from the Jews. Prawda jest, że rzeczywistość jest taka, że can you repeat that, please? The truth is that the book by which we measure our life, prawda jest taka, że księga, którą mierzymy nasze życie, comes from the Jews. Pochodzi od Żydów. Well, and again, if you think I am biased because I am a Jew, biased? Biased. Sorry, I was just communicating that. Could you repeat again? If you think I'm biased because I am a Jew. Jeśli myślicie, że jestem uprzedzony, czy naginam gdzieś w jakąś stronę, ponieważ jestem Żydem. Well, it's not me talking to you. To nie ja do was mówię. If you have any question, ask the other Jew. Jeśli macie jakieś pytania, to zapytajcie tego drugiego Żyda. Who is telling this? Który to opowiada, czy mówi? But then he continues. I dalej on mówi, tak. But the time is coming and has already come when the true worshippers will worship the Father
in spirit and in truth. Ale czas przyjdzie i już nadszedł, że prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Bogu w duchu i w prawdzie. What is Jesus talking about here? O czym tutaj Jezus mówi? First of all, there is a definitely a statement in the Torah about the unique place of worship. Po pierwsze, jest konkretne stwierdzenie w Torze o właściwym miejscu kultu. Deuteronomy chapter 12. Piąta Mojżeszowa, rozdział 12. It says in verse 11. W wierszu 11 czytamy: Then whatever place your Lord God chooses to make his name dwell there, there you shall bring everything I command you, your burnt offering, your tithe, your offerings and whatever. Could you give me a reference? Deuteronomy 12:11. Lecz gdy przejdziecie Jordan i osiądziecie w ziemi, którą Pan Bóg wasz daje wam na własność, a On udzieli wam pokoju ze strony wszystkich wrogów okolicznych, żyć będziecie bezpiecznie. Gdy wybierze sobie Pan Bóg wasz miejsce na mieszkanie dla imienia swego, tam zaniesiecie wszystko, co ja wam dziś nakazuję. Całopalenia, ofiary krwawe, dziesięciny, dary waszych rąk, wszystko, co przeznaczycie ślubem dla Pana. I read too, sorry. Okay, that's okay. In any case, we have a very important statement here in the Torah about the unique place of indwelling of God's glory. Mamy tutaj w Torze konkretne miejsce, powiedziane nam, gdzie Bóg ma zamieszkiwać. And this is important because the traditional church would say that they inherited lots of things from Israel. To jest ważne, ponieważ dzisiaj mówi się w chrześcijaństwie, że odziedziczyliśmy wiele rzeczy z Izraela. The priestly system of Catholic or Orthodox Church indeed attempts to copy Levitical system. System kapłański w kościele prawosławnym czy katolickim istotnie naśladuje ten system kapłański Lewitów. The only problem is that the Catholic Church and the Orthodox Church has multiple temples. Jedyny problem polega na tym, że i prawosławny, jak i katolicki kościół mają mnóstwo świątyń. And I don't know about the Catholic Church much, but the Orthodox Church, instead of the glory of God in its holy of holy, contains some relics. Nie wiem, jak w kościele katolickim, nie wiem wiele, ale w kościele prawosławnym, w tym miejscu najświętszym, zamiast chwały pańskiej, to trzymają tam relikwie. Okay. So what does Jesus say? A co mówi Jezus? He definitely clarified to the Samaritan woman. Zdecydowanie jasno to przedstawił Samarytance. That the worship place was Samaritan worship is absolutely invalid. Że to miejsce kultu, gdzie oddają cześć Samarytanie, jest absolutnie nieważne. And it's interesting that today near Arabic town of Nablus at the West Bank. I ciekawa rzecz jest ta, że na zachodnim wybrzeżu, w pobliżu miejscowości Nablus. There is a Samaritan village, the only Samaritan village jest left in the world. Jedyna pozostała wioska samarytańska. And they have this mountain. Mają tam tę górę. And on the top of this mountain during the Passover they sacrifice lambs. A na jej szczycie w czasie święta Paschy składają w ofiarze baranki. Well, Jesus says, you don't know whom you worship. Jezus mówi, nie wiecie, komu cześć oddajecie.
But he says the time is coming and has already come when the things will change. Ale mówi, że czas przyjdzie, już nadszedł, nadchodzi i nadszedł, gdy to się zmieni. Not in Jerusalem you will have to go to encounter the glory of God. Nie będziecie musieli udawać się do Jerozolimy, by spotkać się z Bogiem. But in spirit and in truth. Lecz w duchu i w prawdzie. This is a very important. This is a key statement in the Bible that shows one principle difference between the old and new covenants. To jest bardzo ważne. To jest to miejsce, które wyraźnie podaje tą zasadę, różnicę między starym a nowym przymierzem. In the old covenant, the center of worship was fixed geographically. W starym przymierzu miejsce centrum kultu było określone geograficznie w jednym miejscu. And according to Isaiah, all people had to come to the mountain of the Lord to learn the Torah. Według Izajasza wszystkie ludy miały podejść do góry Pana to read Torah, to learn the Torah, by uczyć się Tory. It says in Isaiah, for from Zion the law shall come and the word of the Lord from Jerusalem. Czytamy w Izajasza, że z Syjonu przywyjdzie prawo and the word of the Lord from Jerusalem. A słowo Pańskie z Jerozolimy. Well, Jesus says this is gonna change. Jezus mówi, że to się zmieni. Because the Shekinah that resides upon the cherubim in the holy of holies of the temple. Bo Shekina, która zamieszkuje nad cherubami w miejscu najświętszym, will soon settle in the hearts of the believers. Wkrótce zamieszka w sercu wierzącego. You may ask, how can I draw such a conclusion? Możecie zapytać, skąd u mnie takie wnioski? Well, we will see this topic repeated throughout the Gospel of John one more time. Zobaczycie w całej Ewangelii Jana, że jeszcze raz ten temat się powtarza. And it will help you understand more of this important concept. I pomoże wam zrozumieć więcej na temat tego, tej ważnej koncepcji. Because yesterday we started with the thesis that Jesus did not come to bring anything new. Bo wczoraj zaczęliśmy od tezy, według której Jezus nie przyszedł, by wnieść cokolwiek nowego. And the Christians might ask, well, but there is a new covenant, what is it supposed to be? Ale chrześcijanin może powiedzieć, no jest nowe przymierze i czym on ma, czym ono ma być? Here's the beginning of the answer. To jest początek odpowiedzi. The difference between covenants is specifically in the difference of the location of the glory of God. Zasadnicza różnica pomiędzy przymierzami tkwi w różnych lokalizacjach, gdzie zamieszkuje chwała Pańska. In the all under the old covenant, the glory of God sits in a fixed geographical center. W Starym Przymierzu chwała Boża umiejscowiona była w stałym miejscu geograficznym. The old covenant is a Jerusalem-centered covenant. Stare Przymierze to przymierze, którego centrum jest Jerozolima. The new covenant is a spirit-centered covenant. Nowe przymierze to przymierze skupione
w duchu czy na duchu. And there is nothing other has ever changed. Nothing else has ever changed. I nic poza tym się już nie zmieniło. Well, I will conclude with this statement. Zakończę tym zdaniem, stwierdzeniem. And what should I do? I'll take one question. I odpowiem na jedno pytanie. Jest objawienie świętego Jana, to tam jest napisane, jeżeli ja to dobrze rozumiem, że w Nowym Królestwie, jak przyjdzie tam Jezus, to narody będą musiały raz do roku przychodzić do Jerozolimy. Jeżeli nie przyjdą, to nie będą miały deszczu, nie będą miały Bożego błogosławieństwa. Tylko nie wiem, czy czegoś nie mylę, ale że to ma tak być. In the new reality, people will have to come to Jerusalem, the heavenly Jerusalem, I understand, once a year. If they don't, they will miss all the blessings involved. Well, in the book of Revelation specifically, it doesn't say that once a year somebody needs to go to Jerusalem. W objawieniu nie jest napisane, że raz w roku ktoś będzie musiał udawać się do Jerozolimy. It says in the book of Isaiah, chapter 66, that all the people who are gathered go to Jerusalem. W rozdziale 66 jest o tym mowa. And that's the difference. Isaiah, Old Covenant, Jerusalem centered. I to jest ta różnica. W Izajasza ten kult jest skupiony wokół Jerozolimy. The New Covenant Revelation, there's a whole world. This Jerusalem is much bigger. A w Nowym Przymierzu, w objawieniu, to cały świat. Jerozolima jest znacznie większa. So, that's the difference. Na tym polega różnica. Mm-hmm. She's asking about what to do with the new temple. Of the Jews are planning to build, and there is a school about how to which trains the sacrifices, and when she asked why is it needed, they couldn't answer the question. Pytanie dotyczy tych planów budowy Jerozolimy, jest nawet świątynia, the temple, building the temple. Świątyni, jest nawet szkoła, która uczy, jak składać ofiary, i gdy zapytano zwolenników tego projektu, po co, to wszystko nie potrafili odpowiedzieć. Well, this is a fairly long question, and when I left, my last lecture in Darmstadt was about issues with rebuilding of the temple. To jest dość długie pytanie. Tam w Darmstadt też zakończyliśmy właściwie odpowiedzią związaną z odbudową świątyni. One problem with this is that Jews and Christians understand the rebuilding of the temple totally different. Problem jeden polega na tym, że Żydzi i chrześcijanie odbudowę świątyni rozumieją zupełnie inaczej. The Christians believe that when all the Jews of the world will come to Israel, chrześcijanie wierzą, że gdy wszyscy Żydzi z całego świata przybędą do Jerozolimy, they will destroy the mosque and the golden dome on the rock on Temple Mountain. Zniszczą ten meczet i tą kopułę na skalę na tej górze. And they will rebuild the temple. I odbudują świątynię. Well, the Jews don't want to play by the game of Christians. Żydzi nie chcą grać tak jak chrześcijanie. Because according to the Jewish understanding, Messiah needs to come first. Bo zgodnie ze zrozumieniem żydowskim, najpierw musi przyjść Mesjasz. And the Messiah should clear the Temple Mountain, then they will build. I Mesjasz musi wyczyścić tą górę świątynną i wówczas oni będą budować. So,
So that's the problem. A więc na tym polega problem. Well, anyway, you're ready to sing Shaftei Maim. Okay, I...